Moi drodzy, Golgotę Młodych, Światło, Cień 2024 uznajemy za otwartą. Szybko i sprawnie, bez zbędnych przeciągań. Szybko poszło. Słuchajcie, na początku pomódlmy się. Proponuję, żebyśmy wszyscy wstali sobie. Może każdy wziąć, prawda, swoją prawą rękę do góry, położyć na tym, kto jest obok. I zawierzamy Tobie, Panie, ten czas, to spotkanie. Prosimy Cię, żebyś działał w naszych sercach, w naszych umysłach. Prosimy Cię, Duchu Święty, przychodź, ożywiaj nas w tych wszystkich punktach, w tych wszystkich spotkaniach, które będą. Przez konferencję, przez Eucharystię, sakramenty. Prosimy Cię, Panie, działaj. Zawierzamy Ci też, Panie Boże, wszystkie służby, wszystkich tych, którzy będą w tym czasie pomagać nam, aby ta Golgota Młodych była dla nas czasem owocnym. Prosimy Cię dla nich o mądrość, o wytrwałość, o cierpliwość, o łaskę wiary i otwartość na to, aby jak najlepiej służyć nam tutaj wszystkim obecnym. Otwieraj nas też na relacje, bo o tym chcemy mówić w tym roku. Otwieraj nas na Twoje światło, na Twoją łaskę. Otwieraj też przed nami cienie, ciemności, to co jeszcze potrzebuje Twojej obecności. Dziękujemy Ci, Panie, za każdego zaangażowanego w to spotkanie, za uczestników. Prosimy Cię, prowadź nas, bądź tym, który rozjaśnia ciemności naszych serc, bądź tym, który pokazuje nam prawdę o nas. Daj, abyśmy potrafili kochać Ciebie, drugiego człowieka, samych siebie. A zawierzamy to wszystko Tobie przez ręce Maryi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Matko nasza, módl się za nami. Królowo pokoju, święty Franciszku. Amen. Dobra, możemy siąść. Moi drodzy, tradycyjnie jak na każdej Golgocie Młodych chcemy na początku podziękować tym, bez których to spotkanie też by się nie odbyło. Tutaj na początku na krzesłach mamy władzę tych, którzy bardzo nam też pomagają w ciągu roku, za co jesteśmy Wam bardzo wdzięczni. I słuchajcie, może żebyśmy tak, żeby była taka dynamika i wielka radość, spróbujmy zrobić coś takiego. Zróbcie jeden klask. 3, 4. A teraz próba praktyczna. Po wyczytanej osobie będzie klask, więc Krzysztof Fabich. Ładnie, dobrze. Michał Baczkura. Świetnie. Pan burmistrz Mariusz Kucewicz. Pan wójt Grzegorz Rasymowicz. Pani starosta Bożena Niedzielak. Dobra. I też dziękujemy poprzedniemu panu staroście Januszowi Koblińskiemu. Dziękujemy i witamy pana sołtysa Krzysztofa Tymoszuka, a również panią sołtys Justynę, która była sołtysem i nas zawsze tu wspierała. Klask. Świetnie. Sanepid pani Grażyna Kasprowicz. Panią komendant policji Agnieszkę Sienkiewicz wraz z przedstawicielami. Zastępca komendanta Jarosław Aniszewski. Straż pożarna pan komendant Mariusz Popławski. Szef zarządzania kryzysowego pan Roman Kasprowicz. Pan Wiktor Borkowski, który nas tutaj wspierał z gaśnicami i pomagał nam bezpiecznie ten czas przygotować. Dobrze było. JB Multimedia. Dziękujemy firmie Głuchowski za pieczarki, które będziemy spożywać w tym czasie. Firmie Topas. Firmie Lactopol. Top Market Łosice. Pan Waldemar Kosieracki, dziękujemy za wsparcie.
Firma Rolmix. Firma RS Projekt, Rafał Szulak. Ośrodki Urocza, partner Serpelice. Dziękujemy Klinicy Witamin, panu Arturowi Mączyńskiemu. Pan Janusz Żuk, Nieskażone Środowisko. Firma Stefaniuk. Teraz będzie trochę dłużej. Tutaj przyjmuje nas wspólnota miejscowa, brat Gwardian Krzysztof, brat Łukasz proboszcz i wspólnota, i dziękujemy im za to, że nas znoszą już od prawie tygodnia. Dziękujemy Bankowi Spółdzielczemu w Kornicy. Bankowi Spółdzielczemu w Łosicach, przepraszam, ale ja lubię pieniądze po prostu, jeśli raz będzie. Pan Eugeniusz Kałabun. Pan Jan Kabryński. Pan Krzysztof Rumik. Pan Marek Tokarski. Pan Jerzy Tarasiuk, Rolpol. Dziękujemy firmie Wokas. Dobre Media. Dziękujemy naszej Fundacji Kapucyńskiej za wszelkie wsparcie, za obecność. Bum. Teraz ja, dobrze. Mieszkańcom Serpelic, Klepaczewa i Zaburza. Dziękujemy całej ekipie przygotowującej ten czas, bo to, że tu jesteśmy, poczekajcie, bo będzie dobry klask. Tutaj dużo ludzi na to pracowało, wszystkich teraz nie wymienimy, ale na końcu dajcie taki klask mocniejszy. Dobra, siadło. Motylowa kuchnia. Dziękujemy naszym braciom z Anglii, Szwecji i Belgii za wsparcie i też za obecność, bo część z nich tutaj jest. I bratu prowincjałowi Pawłowi Szymali, bratu wikariuszowi prowincjalnemu Arturowi Fredo. I tutaj chwilka przerwy. Kojarzycie poprzedniego brata prowincjała, brata Łukasza? Tak? Tak? O, świetnie. Był tu z nami zawsze podczas Galgoty, podczas całej Galgoty, na każdej edycji poprzednich kilku latach. Chcieliśmy go w tym momencie serdecznie pozdrowić, bo nas ogląda przez Dobre Media i cieszymy się bardzo. Dziękujemy też za te lata współpracy, bo był on pomysłodawcą też poprzednich tematów i tym, który inspirował nas, w jaki sposób je przeprowadzać. Więc Łukasz, bracie, jeśli nas oglądasz, to cię serdecznie pozdrawiamy. I teraz jest moment na klaska. Świetnie. Trochę napięcie klasków osłabnie. Zapraszamy na scenę brata prowincjała. A brat wikariusz jest też? Braci wikariuszu, chodźże. Chodź, pokaż się, już tak ładnie wyglądasz. Niech będzie pochwalony z Chrystus. Tych dwóch wysokich braci kazało mi coś powiedzieć. Trochę się krępuję, bo jestem tutaj nowy. Jak przed chwilą wspominaliśmy, Łukasz tutaj był wielkim inspiratorem przez ostatnie lata. Wspieramy go w jego walce z chorobą. Jest z nami, na pewno nas ogląda. Jeszcze jak wyjeżdżałem dzisiaj z Warszawy, to mówił, będę was oglądał, więc Łukaszu, pozdrawiamy cię. Moi drodzy, to piękne spotkanie Golgoty Młodych jest też wielkim wydarzeniem, myślę tutaj dla całej okolicy. Cieszę się z tej długiej listy osób, które jest zaangażowane. Klaskaliśmy przed chwilą. To jest naprawdę wielkie dzieło nie tylko was, którzy uczestniczycie w tej imprezie Golgocie Młodych, tych, którzy się do tego przykładają, sponsorom, tym, którzy pomagają zorganizować, władzom lokalnym, ale także też tym braciom, którzy mi się chciało to zrobić. Wszystkim braciom, naszym kapucynom chciałem w tym momencie podziękować, bo to jest wielkie ich zaangażowanie, wielki dar, praca przez cały rok. Także myślę, że jeden jeszcze wielki oklask dla wszystkich braci, którzy może nie zostali wymienieni, a brali w tym udział, w tym przygotowaniu. Dzięki wielkie. Będę z wami nie tak długo, jak zwykł był Łukasz, ponieważ w tym roku nasi bracia kapucyni z całego świata zjeżdżają się na kapitule generalnej, więc jutro rano trzeba się tam udać i będziemy obradować, żeby
te nasze życie kapucyńskie przynosiło owoce. Jednym z tych owoców jesteście wy, jest Golgota Młodych i też proszę was o to, żeby te owoce były jak najlepsze, jak najobfitsze, więc też pamiętajcie o nas w waszej modlitwie. Oddaję teraz mikrofon albo głos Arturowi. Moi drodzy, cieszę się, że tu jestem, choć tak jak mówi brat Paweł, na chwilę jesteśmy. Byłem na kilku Golgotach Młodych, w tamtym roku miałem szczęście być na całej. I to, co najbardziej było takie budujące, to wasze świadectwo wiary i takiego wzrastania w tych dniach. I tego wam też życzę, żeby te dni były dobrze wykorzystane na budowanie relacji między sobą i budowanie relacji z Bogiem, bo tak naprawdę do Boga gdzieś się dochodzi poprzez bycie z drugim człowiekiem. Drugi człowiek staje się pewną drogą do wejścia w zażyłą relację z Jezusem. Dlatego wam życzę, abyście najpierw się tu dobrze odnaleźli, w tym wspaniałym miejscu, jakim są Serpelice nad Bugiem. Malownicze bardzo miejsce, przez piękno stworzenia można także dojść do Stwórcy tutaj. I życzę wam takiej otwartości na Ducha Świętego, żebyście pozwolili Duchowi Świętemu prowadzić siebie w tych dniach, żebyście niczego nie zakładali, ale byli otwarci na to, co Pan Bóg ma wam do zaoferowania w tym wydarzeniu, w tych dniach, w tych osobach, których spotkacie, we wszystkim, co dla was przygotował. Zabieramy was w sercach naszych razem z modlitwą, z pamięcią. Będziemy jutro w drogę wyruszać. Natomiast wyjdź tutaj także i módlcie się i za nas, aby to, co tutaj robimy dla was, mogło być coraz lepsze, to znaczy, aby wydawało coraz większe owoce, nie ilościowo, ale jakościowo, bo nie ile, ale jak się liczy. Więc życzę wam tego, abyście ten czas przeżyli jak najlepiej. Dziękuję bardzo. Jeszcze zanim was wypuścimy ze sceny, to mamy dla was tradycyjnie upominki firmowe, że tak powiem. Możesz otworzyć, zareklamuj, bardzo dobrze. Marketing to podstawa. Żebyś nas godnie reprezentowali na kapitule z braćmi. To powiedz, kubek chyba powiedz, co widzisz. Coś okrągłego. Podnoszę, nie wybucha. Wow! Golgota Młodych, zielony kubek metalowy. Bardzo praktyczny, mi się wydaje, no. Oczywiście, że praktyczny. Niezbijalny. Dobra, a Artur, teraz pokaż, co jeszcze, co masz tam? Chwila napięcia. Czy są jakieś zwierzęta? Nie ma zwierząt. Cóż to jest? A z drugiej strony? Koszulka. W taki właśnie sposób zachęcamy was, aby nabyć również dla siebie taki gadżet. Rozmiar, jak widać, trafiony, czy nie? No, taki przyszłościowy, no wiadomo. Zakładamy rozwój sytuacji. Tak więc, bracia, bardzo wam dziękujemy za obecność. Małe upominki dla was i prosimy jeszcze o błogosławieństwo na ten czas naszego prowincjała. Moi drodzy, aby to spotkanie przynosiło jak największe owoce, aby Duch Święty was działał, przyjmijcie to błogosławieństwo. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący. Ojciec i Syn i Duch Święty. Trwajcie w pokoju Chrystusa. Wielkie brawa. I słuchajcie, teraz bardzo ważne osoby na Golgocie Młodych. Zapraszamy prowadzących. Kingę Tuźnik. I Bartka. Bartek naelektryzowany. Wielkie brawa. Zobaczcie, na dowód tego, ile w tym człowieku jest prądu, zobaczcie, jak mu się włosy unoszą, kiedy nad głową... Ej, nie myłeś? Nie działają, zawsze tutaj była burza. W każdym razie miło, że będziecie znowu prowadzić tę edycję. Bardzo się cieszymy i przekazujemy wam głos, cóż nam zostało. Tak, my bardzo dziękujemy, zostawiamy w najlepszych rękach. O, to słodkie. Dobra. Trzy, cztery. Dobry wieczór, GM! Witajcie! Wielkie brawa dla was. Dokładnie. Super, że tu z nami jesteście. Jak co roku jestem bardzo poruszona, że jesteście właśnie ze wszystkimi swoimi światłami, cieniami, choć teraz widzę głównie światła, ale dziękuję za oświetlenie. Jest naprawdę mocne. Świetne.
Super, że jesteście. Ja też się cieszę, że jestem. Muszę przyznać, że jakoś ten rok tak szybko zleciał. Trochę mi trudno uwierzyć, że to już kolejna Golgota Młodych. A właśnie, czy wiecie, która to już jest Golgota Młodych? 18. Bardzo dobrze, dokładnie, 18. Mamy pełnoletność. Dorośli jesteśmy. Dokładnie. Tak. No dobra, a teraz przedstawię tego dorosłego oto tutaj, bo chcemy się po prostu przedstawić tym, którzy nas nie znają, tym, którzy nie byli na przykład rok temu, bo Bartek miał swój debiut jako prowadzący właśnie na poprzedniej Golgocie. Zdał test, ja myślę, że zdał, ja byłam w komisji i po prostu w tym roku też się pojawił, bo było dobrze. No i co mogę powiedzieć o Bartku? Bartek ostatnio bardzo podróżuje po świecie, po klasztorach kapucyńskich, więc jest to dość ciekawe. Oprócz tego jest pasjonatem tańca. No zobaczycie, jaki to jest taniec. A właściwie zatańczycie. O, tak, tak, tak. Już jutro. Taka mała zapowiedź. Uwielbia też sporty ekstremalne, a w czerwcu miał święcenia diakonatu. Mogę kogoś ochrzcić, jakby chciał. Albo pobłogosławić. No. Więc to jest Bartek. Bartek Łosicki. Brawa dla niego. Dobrze. A ja mam przyjemność tę Golgotę prowadzić już po raz drugi z Kingą. Ona na Golgocie jest po raz piąty. Na początku 2 lata działała w medialnych, a od 3 lat jest prowadzącą. Pomiędzy Golgotami jest filmowcem i content creatorem. Content creatorką nawet. O, właśnie, dokładnie. Należy do wspólnoty Syjon, gdzie też swoje zdolności i kompetencje wykorzystuje do ewangelizacji, a również jej popisy filmowe mogliśmy zobaczyć na spotach golgotowych Rozłam, Boskie Ciało i Odrzucony Kamień. A obecnie uczy się czeskiego i działa z dziećmi z niepełnosprawnością. Brawa dla niej. A jeszcze i miałam dopisać, że też uwielbia uwielbiać. A tak, tak. Bardzo lubię, bardzo lubię. Światło wymyka mi się z rąk, znów ukrywam się w twoim cieniu. Prawda, tak rzadko słyszę ją, czym zasłużyć mam dziś na szczerość? Czy to normalne, że słowa nic nie warte, nie tego uczyłeś mnie? Lepiej mi z tobą, bo kiedy jesteś obok, nie muszę już chować się. Dziś wychodzę z cienia, twoim sobie mam, czy pokocha mnie drugi człowiek? Walka